16 grudnia 2014 roku uczniowie klas drugich szkoły podstawowej w Mordach, zgodnie z wieloletnią tradycją, zaprezentowali piękne przedstawienie – Bożonarodzeniowe Jasełka. Na widowni, oprócz rodziców, uczniów i nauczycieli, zasiedli zaproszeni goście – burmistrz Jan Ługowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jarocka, księża Jan Jaworski i Krzysztof Zawadzki, dyrektorka gimnazjum nr 1 w Mordach, pani Anna Daniluk. Zabrani w sali gimnastycznej gorącymi brawami nagrodzili młodych uczniów aktorów. Program przygotowany został pod opieką artystyczną pań wychowawczyń klas drugich Elżbiety Żodzik i Agaty Kesli oraz pani katechetki Barbary Zalewskiej. Śnieżyki patrząc się.
deszcz zapada, w górze świeci gwiazda blada. Niech wam przypomina drogę do Betlejem po nagrodę. Czas się żegnać, czas odchodzić. Zaśpiewajmy. Przewodniczącą Rady, panią Ewę Jarocką. Witamy serdecznie. Bardzo serdecznie witamy. Zobaczcie, kto tam siedzi. Popatrzcie. Księdza Jana Jaworskiego. Bardzo nam miło. Witamy serdecznie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Witamy naszego wikarego Krzysztofa Zawadzkiego. Naszą miłą sąsiadkę, panią dyrektor gimnazjum nr 1 w Bordach, panią Anię Kamiery. I tych wszystkich gości, którzy nie dotarli, ale wiem, że chcieli, po prostu nie mogli. Was, drodzy rodzice, witam najserdeczniej, jak tylko mogę, w swoim imieniu i pracowników, i dzieci. Witamy was serdecznie, drodzy rodzice. Teraz dopiero będą życzenia. My waszych wysłuchaliśmy, a teraz pozwolimy, aby wasi goście mogli do was i do nas powiedzieć. Możemy? Ja nie będę mówiła kto. Ja bardzo proszę wszystkich gości serdecznie o zabranie głosu. No myślę, że najodważniejszy zacznie. Pan burmistrz, bardzo proszę. Witam serdecznie. Przede wszystkim witam dzieci. Witam również rodziców. Witam panią dyrektor. Zacnych gości wobec dzisiejszej uroczystości. Chciałbym wszystkim, a szczególnie wam dzieci, złożyć najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta, na nadchodzący nowy rok. W tym nastroju zimowym, świątecznym, który stworzyliście tu na sali, pomimo, że za oknem jeszcze tego śniegu nie ma, ale tu was już jest zima, nastrój świąteczny, choinka. Także życzę wam błogosławionych, zdrowych, pogodnych świąt, udanych prezentów, żeby Mikołaj trafił w wasze gusta, żebyście byli zadowoleni, usatysfakcjonowani. Dyrekcji życzę wszystkiego najlepszego, owocnej pracy z gronem pedagogicznym, a wam, rodzice, życzę pociechy i satysfakcji z tego, jak dyrekcja, jak nauczyciele grono pedagogiczne dbają o wasze dzieci i
widać po tych jasełkach, że opieka jest właściwa i gratulujemy, życzymy wszystkiego najlepszego, dalszej pracy, a przede wszystkim zdrowych, błogosławionych, wesołych świąt, Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkim tu obecnym, jak i nieobecnym, tego wszystkiego Państwu życzymy i Wam, drogie dzieci. Dziękuję za niespodziankę. Przede wszystkim chciałabym złożyć gratulacje. Udało się. To jest ten najpiękniejszy moment, jak jest już po wszystkim. Były brawa, wszyscy się cieszą. Gratuluję Wam, dzieci, gratuluję nauczycielom, rodzicom. Wiem, ile to jest pracy. Chciałabym nam wszystkim, i dzieciom, i wszystkim dorosłym, i wszystkim reprezentującym różne stanowiska, różne społeczności i rodzicom życzyć, żeby się nam udało dzielić się dobrem, tak jak dzieci tutaj pokazały, żebyśmy się wszyscy w te święta, w tym szybkim świecie medialnym, zapędzonym zatrzymali, żeby była cisza, żeby było spotkanie z bliskimi i żebyśmy się tym dobrem dzielili, nie tylko w święta. Wszystkim dużo dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za pamięć o proboszczu emerycie. To tak wygląda po 2 miesiącach. Źle? Dobrze? Myślę, że nieźle. Moi drodzy, bardzo dziękuję za zaproszenie. I chcę powiedzieć, że ten temat, który tutaj przewijał się w pierwszej części jasełek, jest bardzo ciekawy. To poszukiwanie gwiazdy. Gdzie ona jest? Zagubiła się? Będzie? Nie będzie? I to wytrwałe poszukiwanie sprawia, że odnajdujemy tę gwiazdę. I to nam dzieci powiedziały bardzo wyraźnie. Tak jest w naszym życiu. Czasem ta nasza życiowa gwiazda, to co jest najważniejsze w życiu, gdzieś się zagubi. Nie trzeba rezygnować wtedy z poszukiwania, by ją odnaleźć, ale to poszukiwanie musi być wytrwałe. Nie zrażać się jakimiś problemami, sytuacjami. Coś się nie udaje, coś nie wychodzi. Szukać. Szukać. Znajdziemy z Bożą pomocą. Odnajdziemy również siebie. W okresie Adwentu słyszymy to: prostujcie drogę Panu. Prostymi czyńcie ścieżki dla Niego. To jest właśnie ta droga poszukiwania, szukania tego, co ma wartość w życiu człowieka. I też taki piękny moment tutaj był już na zakończenie. Mianowicie dzieci śpiewały jakby tę prośbę, żeby ta gwiazdeczka świeciła, ta odnaleziona gwiazda świeciła i prowadziła do Chrystusa. Kochane dzieci, ja myślę, że mogę tak powiedzieć. Jesteście takimi gwiazdeczkami dla nas, dla wszystkich tutaj obecnych. Tym bardziej w roku pierwszej Komunii Świętej. Prowadzicie nas wszystkich dorosłych do Pana Jezusa i prosicie też, żeby dorośli i nauczyciele i rodzice pomogli Wam prostą drogą dojść do Jezusa Chrystusa. Dlatego też ja życzę tym naszym gwiazdeczkom, żeby ten rok był bardzo taki radosny, szczęśliwy. No i dziękuję za ten piękny prezent przede mną jako świąt
Bożego Narodzenia. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i życzę błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego. Szczęść Boże. Państwu przedstawiam głównodowodzących nauczycieli, właśnie wychodzi na...